Zaczynamy zasiadkę CSV. Na łowisku, jak się łowisko nazywa? Mała Olza. Mała Olza. Zobaczcie, jakie piękna woda. Malutka, kameralna. Zaczynają się wszyscy zjeżdżać na łowisko. Nowa woda, bardzo kameralne łowisko, spotkanie przyjaciół nad wodą, przygotowanie do wywózki. Zauważyłem na brzegu parę muszli z małży. Decyzja była szybka. Martwy kolis, czyli zgniłe skorupiaki, idą na jeden zestaw. Zobaczymy, czy przyniesie to efekt. Dwie doby przed nami. Atmosfera niesamowita. Wszystko to jeszcze przyleje CSL-em. Jak widzicie, kukurydza, rzepi, konopie. Około 20 kulek, połówki. Poprzecinana połówki. Woda zróżnicowana w głębokości od 1,5 do 5 metrów. Myślę, że mamy koniec września. Jeden zestaw postawię na głębokim. Drugi może trochę znajdę jakieś wypłycenie. Jest pierwsza ryba zasiadki. Piękne branie. Z głębokości 4 metry. Branie. Amur. Jest amur. I co masz? Piękna torpeda. Na co było branie? Jatra wanilka. Jatra wanilka podbite czymś, tak? Ja. Patuje gospodarz i wszystkiego wapuje. Rafał, gospodarz, pilnie wszystkiego. O rybę trzeba dbać. Zestawy. Godzinę w wodzie. Piękny amur. Piękny. Brawo Darek. Dzięki. Gratulacje. Przygotowania do obiadu, kolacji. Dzisiaj mamy w planie zrobić kociołki. Chłopaki już działają. Tu już jest część nakrojona.
Boczuś, kiełbaska, karkóweczka. A Paweł się nie umie doczekać i je marchy. A Paweł jak królik. Paweł i króliki by razem się kolegowały. Rafał przygotowuje ognisko na kociołki. Dwa kociołki przygotowane. Za chwilę będziemy napełniać. Kolacja przygotowana. Zaraz będziemy dawać na palenisko. Jajeczniczka na boczku z 40 jajek robiona na ognisku. Thank you.